Siema. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj, jak widzicie, w miejskim ogródku i mamy w planach złożyć puszkarni. Tak. No, także trzymajcie za nas kciuki i nie wiemy, czy to zrobimy dzisiaj. Jest to wielce wątpliwe, natomiast chcemy podjąć próbę. Tak, koniec. Tutaj mamy jeszcze kupę słomy, którą muszę przenieść, nie wiem gdzie. Gdzie ją przenieść? Tam chyba pod ten domek na narzędzie. I ona będzie do ogródka później, to Adrian przywiózł na żupu, w którym szorcie widzieliście na pewno. Adrian otworzył już pierwszą paczkę. I próbujemy się odnaleźć właśnie. Prace idą bardzo powolnie, gdyż idą powolnie. Aha. Chciałbyś coś powiedzieć na ten temat? Nie. Chyba nic. Mieliśmy chwilową przerwę w nadawaniu, bo zaczął padać deszcz. Ja tam za oknem rozsady przesadzałam. A ty co robisz? Tłumacz się. No, ja spróbuję tu jakieś śledzie wbetonować. Tutaj majster zrobił ten taras z dosyć dużym spadkiem, o czym nie wiedzieliśmy, bo nikt nigdy nie sprawdził. I z tyłu jest ok, a z przodu jest ponad 1,5 cm. Jak widzicie, nawet Adrian użył poziomnicy, żeby to sprawdzić. Nie jestem z tego dumny. Także damy tu trochę betonu i parę szpilek tych z zestawu. Poczekam, aż to trochę zastygnie i nie wiem, czy będziemy dzisiaj z tym walczyć, czy jutro. Zależy, czy będzie padać, czy nie. Jutro to sam będziesz walczył, bo jest poniedziałek. No, lepiej, niestety. Lepiej, żeby jednak nie padało. Jak to ma tutaj zadziałać. A ja jeszcze wam pokażę, jak już wyszłam, to pokażę wam, bo tu też mamy dwie morele, to chodźcie. I jedna jest ta odmiana, którą chciałam, ale nigdzie jej nie mogliśmy znaleźć. To jest ta odmiana, to jest ta mała, z niej nic pewnie w tym roku nie będzie, ale to jest ta odmiana Somo. I ona jest podobno dobra, nic nie widać, bo się nie wyostrza. Ona jest podobno dobra na polskie warunki, no zobaczymy. A tutaj jest druga i to jest ten Harkot. I Harkota mamy też na zadupiu i już kwitnie. Zobaczymy, co z niej będzie. Tutaj Adrian jeszcze posiał marchew i już zaczyna chyba wychodzić. Gdzieś tam widzieliśmy. Minęło jakieś 1,5 dnia. Oprócz tego, że beton już tutaj zastygł i udało się zrzeźbić jakoś przed deszczem ten fundament, to zmieniło się jeszcze to, że dobiliśmy do 1000 subów dzięki poleceniu Kachy z Leśnych Ludków, za co jeszcze raz dziękujemy. Nie wiem, czy widzieliście naszego posta, także powiem to jeszcze raz. Od teraz postaramy się zrobić chociaż jedną rzecz porządnie i zdecydowaliśmy się na dodawanie filmów regularnie o stałych porach, czyli będzie to wtorek i piątek o 20:00, ale pewnie nie każdy wtorek i nie każdy piątek, także różnie, ale jak już coś będzie, to w tych dniach o tych godzinach. I czasem będą to premiery, żebyśmy mogli sobie z wami pogadać. A jak chcecie z jakichś tam innych powodów pogadać z nami również w innym terminie, to jesteśmy na Facebooku i na Instagramie. I to chyba tyle z ogłoszeń. Biorę się tutaj za to dalej. Nie wiem, na ile uważni jesteście, ale można zauważyć, że ten fundament szklarni leży trochę inaczej niż leżał wcześniej. Tutaj po linii betonu można widzieć, jak znajdował się 20 minut temu.
W czasie skręcania boku szklarni dotarło do mnie, że ten bok jest dosyć szeroki w porównaniu do tego, co mam tutaj. No i tak przymierzyłem go i tak. I okazało się, że poskładałem fundament odwrotnie. Dłuższe boki idą tutaj, gdzie drzwi, a te dwa krótsze to jest bok. Na szczęście mój beton okazał się tak samo słaby jak umiejętność czytania instrukcji i udało się to rozebrać przy pomocy samych rąk i kilku przekleństw, bez nawet użycia młotka. Więc teraz skuję ten stary beton, umieszam sobie nowy, wypoziomuję to jeszcze raz. Tak, w tym wypadku jest używana poziomnica, nie jestem z tego dumny, ale czasem trzeba. I nie wiem, czy będę to składał dalej dzisiaj, bo tak wieje, że ta jakże solidna konstrukcja po prostu chcę odfrunąć, a jestem sam, nie ma kto tego łapać, ani przytrzymywać. No ale uspokoję się tym betonem, a potem zobaczę, co dalej. No to nie licząc poskładanych jednych drzwi i prawie jednej ściany, jestem w punkcie wyjścia z projektem szklarni i sobie to tak teraz zostawię. Znowu tam na dzień czy dwa. Biorę się za coś innego teraz. Witamy. Robi się coraz jaśniej, więc i coraz więcej roboty. Znaczy ja się z wami witam, bo Adrian już was dzisiaj witał. No, możesz mówić. Aby odpocząć trochę od porażki ze szklarnią, zrobimy sobie taki stojak na zioła? Głównie zioła. I trochę kwiatków pewnie tak, też. Tak, kwiatki pewnie też mam. Znaliśmy, niektóre zioła będziemy chować na zimę do tej szklarni, niektóre będą na zimę mieszkać w kuchni, także uznaliśmy, że będą w doniczkach i będą tylko w tych krzynkach sobie stały. Wtedy, kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba, to nie będą. Tak właśnie. Kupiliśmy w tym celu takie rzeczy. Nasze ulubione stopy wbijane. Tak. Cztery słupki i dostaliśmy skrzynki w spadku po kotach, bo nie chcą w nich siedzieć. Są nieużywane przez koty, w przeciwieństwie do tego piachu, który przywiozłem i już jakiś kot mi tam nasrał i naszczał. Więc mamy cztery skrzynki, cztery stopy i cztery badyle. Trzymajcie kciuki. I dwóch debili. To jeszcze dwa słowa ode mnie. Ja też dzięki, bo wiem, że Adrian już dziękował, ale ja też dzięki za wszystkie suby i dzięki Kaśka. Przyszedł Adrian, przyniósł rzeczy. Tak u? Czy tak u? No tak na... Tak? Tak, może być, no. Mam coś ci trzymać? Ty wiesz co? Koncepcja jest taka, że będą nierówne te skrzynki. Jesteśmy już w połowie. Dwie skręciliśmy, w sensie cztery skręciliśmy. Jeszcze teraz będziemy przykręcać je do tych drągów drewnianych i potem wkładać w ziemię. Także idzie nam to w miarę szybko. Chcemy się uwinąć. Póki jest jasno, bo potem jak będzie ciemno, to już będzie ciemno i nic nie zrobimy. Jak jest ciemno, to jest ciemno. Jak jest ciemno, to jest ciemno i koniec. Tutaj zachodzą procesy myślowe, gdyż przykręciliśmy te skrzynki, jak widzicie, jedna jest trochę niżej. I Adrian ma problem, jak nawiercić słupki, dlatego mówię mu, że ma najpierw wstawić słupki, a potem przywiercić te głupie skrzynki. To się wymądrza, że nie. Nikt nie będzie tego mierzył. No tak, bo nie mamy miary w domu. Mamy, ale brzydzimy się. Nikt nie będzie z tego szczelał, nikt nie będzie tego mierzył. To ty powiedziałeś, że nikt nie będzie szczelał. I w ogóle. A ty będziesz szczelał? Może będę. Chyba majtami. Ale z tego.
gumą w majtach. Za krótkie wkręty. A nie masz dłuższych? Dziś mam chyba. A więc tak, koncepcja zmienia się co 5 minut. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo panowie tam kawałek dalej montują światłowód. Mam nadzieję, że mnie słychać. I najpierw jednak przykręcamy stopy, a dopiero potem te skrzynki do tego, do tych drągów. Także będziemy update'ować sytuację. Kolejny dzień zmagań z tym czymś. Jak widzicie, odkręciliśmy górne skrzynki, przykręciliśmy dolne. Będziemy jednak obniżać poziom. Nasz też, a może nasz nie. Naszego już się nie ma bardziej. I kupiliśmy taką kratkę. Czekajcie, właśnie po nią idę, o taką, żeby tutaj z boku ją zamontować. I żeby można tu było posadzić jakiś pnączek. Ale to na samym końcu zrobimy pewnie. Przymierzamy teraz tą siatkę i zastanawiamy się, czy ją zmniejszać. Pozdrowienia z więzienia. Adrian zza krat. Marcel, zacznij mu wysyłać paczki. No a ogólnie konstrukcja przykręcona już jest. Tak to jest, tak to wygląda i tu będziemy górę, będziemy skracać jeszcze. One są trochę przegięte, jak widzicie, i tutaj będziemy wkładać, będą tutaj mięta, oregano. Może jak kupisz, to zaprezentujesz. Oczywiście, ale teraz niech moi widzowie to widzą oczami wyobraźni, tak samo jak ja to widzę. A tutaj posadzę pachnący groszek, który wyhodowałam. I tutaj jeszcze nie wiem, co będzie, to się okaże dopiero, ale na pewno coś będzie. Adriana tu posadzę. Adrian odkręca teraz te wkręty, które nie chcą się wykręcić. Przynajmniej próbuję. Skrzynki powieszone, tego jednak nie wieszamy. Stwierdziliśmy, że nie, bo będzie brzydko. I chyba koniec roboty na dziś z tym. W łeb. Zapakowane. No ale łatwiej było, jakbyś mi tu przymięła, nie? Ostateczna konstrukcja, tak jak widzicie, ucięliśmy tutaj te najwyższe punkty, no i tak to zostawiamy, jest trochę pod kątem. No jak powkładamy doniczki z ziołami, to na pewno zobaczycie i ocenicie już ostateczną wersję, albo i nie. Nam się podoba, mi się podoba. Pamiętacie, jak tu przeklinałam te choinki w którymś odcinku? No to była w nich też chyćka i wycięliśmy ją i włożyliśmy do wody, zobaczymy, czy korzenie wyjdą. Jest jakoś frąso, nie wiadomo. Nie widać tego, ale stoimy właśnie w szklarni. W końcu ją zobaczycie, tak jak i my. Niebawem. Tak, także no w tym filmie to już wszystko, ale chcieliśmy was poprosić i zaprosić do zadawania pod tym filmem pytań do naszego pierwszego Q&A, które obiecaliśmy na 1000 subów. Waśka, nie pytaj, ile mamy lat, bo na to nie odpowiemy. I
Co? Nie obiecaliśmy, że odpowiemy. Nie obiecaliśmy. Powiedzieliśmy, że będzie Q&A. Tak. Ale nie, że powiemy, ile mamy lat. Także zadawajcie pytania, my je zbierzemy do kupy i powstanie film. Myślę, że tak. Nie wiemy kiedy, zależy ile będzie pytań. No właśnie. Może w następnym filmie jeszcze Wam o nich przypomnimy. To się okaże. No to jeszcze raz wszystkim dziękujemy, że jesteście z nami, że przyszliście od Kaśki. Bardzo nam miło. Dobra, już to trzy razy Trzymajcie się ciepło. Siema, nara.